Pogoda w tym sezonie udowodniła, że potrafi zaskoczyć. Spotykamy się po raz kolejny na plantacji rzepaku, ponieważ dzisiaj wraz z moimi gośćmi poruszę temat zabiegów ochrony roślin wykonywanych w tak zwanej fazie opadania płatków. Już za kilkanaście dni będziecie widzieć na swoich polach wykształcone łuszczyny rzepaku. Jednocześnie możecie wtedy zauważyć, że część z nich przedwcześnie zasycha lub pęka. Na niektórych plantacjach ten sam efekt może być widoczny także na łodygach, powodując wyleganie całych roślin, co również odbije się na plonie końcowym. Możecie tego uniknąć, znając i zwalczając patogeny oraz szkodniki, które właśnie teraz mogą zainfekować lub uszkodzić rzepaki. Zaczynamy! Jeszcze kilka dni temu w niektórych rejonach Polski spadł śnieg. Na domiar złego w godzinach nocnych występowały także przymrozki. Na niektórych plantacjach kwiatostany mogły zostać uszkodzone, co przełoży się na spadek plonu rzepaku. Brak uszkodzeń mrozowych zaobserwowałem tam, gdzie temperatura minimalna wynosiła nie mniej niż minus 3 stopnie Celsjusza. Jak widzicie, pogoda na szczęście się poprawiła, a synoptycy zapowiadają, że prawdziwa wiosna zostanie z nami już na dobre. Co to oznacza dla rzepaku? Każda choroba grzybowa rozwija się w specyficznych dla siebie warunkach. Największe zagrożenie ze strony np. zmizny twardzikowej występuje, gdy pogoda w okresie kwietnienia jest zbliżona do tegorocznej, czyli jest chłodno, wilgotno i przeważają pochmurne dni. Czy zmiana warunków pogodowych oznacza, że nie musimy się przejmować tą chorobą? Aby obalić pewne mity, zaprosiłem do dzisiejszego odcinka specjalnych gości. Pierwszym z nich jest pani dr Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która w swojej pracy naukowej na co dzień spotyka się z tematem chorób grzybowych i metodami ich zwalczania. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. No właśnie, powtarzając pytanie sprzed kilku chwil, czy poprawa warunków pogodowych sprzyja zahamowaniu infekcji zmizny twardzikowej? Czy sprzyjanie? Absolutnie nie. Poprawa warunków pogodowych sprzyja jeszcze silniejszej infekcji niż mieliśmy przedtem, dlatego że zmizna twardzikowa rozwija się w optimach temperaturowych między 5 a 25 stopni, a jej idealne optimum to 16 i 22 stopnie, czyli w tej chwili mamy praktycznie kapitalne warunki do jej rozwoju. Czyli możemy się spodziewać, że tak naprawdę przez to, że warunki są idealne, zagrożenie dla naszego kraju jest bardzo wysokie w tym momencie. W tym terenie, gdzie w tej chwili się znajdujemy, na pewno, a z tego co wiem, warunki poprawiły się praktycznie w większości kraju, także na pewno tak. Drugą chorobą poza zmizną twardzikową, przed którą chronimy teraz rzepak, jest czerń krzyżowych. Jaka jest skala zagrożenia tymi chorobami w naszym kraju, uwzględniając obserwacje ostatnich kilku lat? Czy możemy powiedzieć, że któraś występuje częściej, a któraś rzadziej? Nie, to takiego wniosku nie możemy wysnuć, dlatego że występowanie tych chorób uzależnione jest zdecydowanie od podozmianu, jakim dysponujemy, od tego, czy uprawiamy rzepak w uprawach bezorkowych, czy orkowych, jakie odmiany uprawiamy i na to wszystko dopiero nakłada nam się aspekt warunków pogodowych. I wtedy, analizując wszystkie te czynniki, moglibyśmy powiedzieć, który z nich jest bardziej sprzyjający występowaniu czerni bądź występowaniu znielizny. Jak skutecznie ochronić rzepak przed patogenami wywołującymi te choroby, wiedząc, że pojaw tych chorób jest przesunięty w czasie, prawda? Polecaliśmy naszym widzom wykonanie zabiegu na pąk przy zastosowaniu m.in. strobiluryny, na przykład azoksystrobiny, w celu zabezpieczenia plantacji przed rozwojem patogenu wywołującego tę chorobę. Jaką taktykę przyjąć, jeżeli zabieg na pąk został wykonany, a jaki, jeżeli tak naprawdę teraz dopiero wyjdziemy z ochroną fungicydową? Ta strategia z zabiegiem na pąk, z wykorzystaniem na przykład właśnie strobiluryn, jest bardzo dobrą strategią. Tym bardziej, że coraz częściej obserwujemy wczesne infekcje już od korzeni występujące z znizną twardzikową. Natomiast jeżeli ten zabieg został wykonany, to z większym spokojem możemy podejść do tego zabiegu, który musimy wykonać w tej chwili, ponieważ wykonanie takiego zabiegu pozwala nam opóźnić ten zabieg praktycznie do końca opadania płatków, co będzie bardzo dobrze sprzyjało zwalczaniu czerni krzyżowych. Pani doktor, mam nadzieję, że odwiedzi nas Pani jeszcze przy okazji kręcenia kolejnego odcinku Gospodarza w polu, ponieważ tematyka chorób grzybowych czy fungicydów jest szalenie interesująca i tak naprawdę wymaga ciągłego usystematyzowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zmizna twardzikowa i czerń krzyżowy. To głównie przed tymi chorobami chronicie swoje plantacje w fazie opadania płatków kwiatowych. Zobaczcie, jak wyglądają i posłuchajcie, dlaczego są takie groźne. Zgnilizna twardzikowa to choroba szczególnie groźna w rejonach silnej koncentracji uprawy rzepaku. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie kwitnienia rzepaku. Pierwotnym źródłem infekcji są sklerocja grzyba znajdujące się w glebie. Kiełkujące z nich apotecja rozrzucają zarodniki, które roznoszone przez wiatr zakażają rośliny. Na porażonych liściach, łodygach widoczne są brunatne plamy. Wewnątrz, a w warunkach dużej wilgotności, także na zewnątrz chorych łodyg, rozwija się biała, obfita grzybnia, w której powstają najpierw szare, a później czarne sklerocja.
Chore rośliny więdną i przedwcześnie zamierają. Przy późnym wystąpieniu choroby na pędzie w górnych partiach rośliny widoczne są przyblakłe przebarwienia obejmujące całą łodygę. Pędy i łuszczyny powyżej miejsca porażenia żółkną i dojrzewają przedwcześnie. Czerń krzyżowych. Jej objawy występują na różnych częściach rośliny i we wszystkich stadiach rozwojowych rzepaku. Na łodygach, ogonkach liściowych oraz łuszczynach występują brunatno-czarne, owalne, wyraźnie odgraniczone, nieco zagłębione plamy. Największe zagrożenie patogen stanowi, gdy porażone są łuszczyny. Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność utrzymująca się podczas ich zawiązywania. Silnie porażone młode łuszczyny zamierają. W starszych nasionach są słabiej wykształcone, drobniejsze, a łuszczyny mogą pękać, powodując osypywanie się nasion. Informacji w dzisiejszym odcinku było sporo, ale wiedza ta z pewnością pomoże Wam jeszcze lepiej chronić swoje plantacje. Powodzenia i do zobaczenia! Sponsorem programu jest właściciel sieci dobrych sklepów rolniczych Kurka, dystrybutor fungicydów Porter 250 EC oraz Ambrosio 500 SC.